Orędzie świętego Michała Archanioła z 1 sierpnia 2024 roku. Objawienie drugiej tajemnicy. Przychodzę do was wysłany przez Świętą Trójcę. Jestem księciem niebiańskiej milicji. Każde ludzkie stworzenie jest najbardziej kochane przez Boga i strzeżone przez każdy z moich niebiańskich legionów. Są oni wielkim skarbem Boga, chociaż oni Go nie kochają, Bóg ich kocha. Nawet jeśli Go nie wzywają, Bóg ich wzywa. Choć Go nie rozpoznają, Bóg ich rozpoznaje, bo Jego miłosierdzie jest nieskończone, tak jak nieskończona jest Jego moc i wszechmoc. Ludzkość nie rozumie takiej wielkości i tak wielkiej mocy Boga. Tak wiele trudnych momentów w historii ludzkości, szczególnie w duchowości, i nie wszyscy zrozumieli tak wielką moc w jednej mocy. Dzieci Trójcy Przenajświętszej, jeśli w historii ludzkości było jakieś zarozumiałe, trudne, aroganckie, zdezorientowane i nieposłuszne pokolenie, to właśnie to, którego jesteście częścią i które w tej chwili utrzymuje całe stworzenie w oczekiwaniu. Dzieci Trójcy Świętej, chwile, których tak wielu z was pragnęło, nadeszły. Ci, którzy chcą zbawić duszę, muszą zdecydować się na duchową przemianę, którą można osiągnąć tylko poprzez duchowy wzrost, poprzez zbliżenie się do naszego Boga i Pana. Wtedy będą mogli iść naprzód i zachować wiarę nawet w najsilniejszych chwilach prześladowań. Wielka wojna na Bliskim Wschodzie narasta. Ciemność zostanie wykorzystana do inwazji z zaskoczenia na wielkie miasta Europy. Włochy zostaną wzięte z zaskoczenia lądem i powietrzem. Ogień nadejdzie nagle. Wielkie statki przybywają drogą morską. Ludzie niemal bez tchu schodzą z nich na ląd i słychać zawodzenie. Bomby spadające z samolotów do wody morskiej powodują tsunami, które pędzi na lądy kilku krajów, powodując śmierć. Wiele krajów przyłącza się do wojny. Straty w ludzkości są niepoliczalne. Zobaczycie, jak śmierć zabiera tak wiele ludzkich stworzeń, że zawodzenie nie ustanie. Zbyt wiele krajów dołącza do postępu na kontynentach. Obawy nie ustaną, aż nasz Król i Pan Jezus Chrystus zainterweniuje i nadejdzie oczekiwany i zapowiedziany dzień, dzień boskiej sprawiedliwości, i ten, który jest początkiem i końcem, położy swoją rękę na ziemi i ogień spadnie z nieba. Ludzkie stworzenia, bojąc się tej wielkiej mocy, prowadzą niektórych do bluźnierstwa, a innych do uświadomienia sobie, że w obliczu nieposłuszeństwa Bóg pozwala człowiekowi samemu się ukarać. Wielu pokutuje, rozdziera szaty i następuje nawrócenie. Wiele dusz zostaje zbawionych, żałując za popełnione grzechy, a w obliczu duchowej walki między dobrem a złem ludzie nie chcą podążać za Antychrystem, który wcześniej zabrał ze sobą wiele dusz, zaprzeczając świętej Eucharystii, zamykając świątynię po wielkich prześladowaniach i dokonując ciężkich świętokradztw. Dzieci Trójcy Przenajświętszej, nadchodzi czas, kiedy nasza Królowa i Matka wraz z moimi niebiańskimi legionami będzie ścigać Antychrysta i jego zwolenników, aby uwolnić ludzkość od zła. Nasza Królowa i Matka zatriumfuje, wrzuci i zwiąże diabła do jeziora ognia,
skąd nie będzie mógł wyjść, teraz wzywam was, abyście byli istotami pokoju, mieli kontrolę, nie krzywdzili swoich braci i sióstr, byli poprawni w swoich codziennych czynach i działaniach oraz byli braterscy. Poświęćcie tę chwilę na wzrastanie w duchu, bądźcie podobni do Chrystusa i przygotujcie się tak bardzo, jak tylko możecie, materialnie, bez rozpaczy. Jeśli się nie przygotujecie, okruch chleba zostanie rozmnożony i nie zostanie ukończony. Głód chwyta kraje jako część tego, co zło ukrywa, aby je ujarzmić. Nie rozpaczajcie, macie błogosławione winogrona, a tam, gdzie nie macie winogron, użyjcie innych spójnych owoców, ale przede wszystkim posiadasz świętą Eucharystię, która cię wzmocni, zaspokoi twój głód i utrzyma cię w wielkim pokoju. W takich chwilach sami aniołowie dadzą pożywienie niewinnym. Nasza Królowa i Matka pod tytułem Królowej i Matki Czasów Ostatecznych będzie widziana przez wielu z was, będzie pocieszeniem dla duszy i przyniesie pożywienie ludziom, aby nie rozpaczali. Ci, którzy żyją w uwielbieniu Świętej Trójcy, pozostawią głód za sobą, będą żyć w uwielbieniu, gdziekolwiek będą musieli pozostać, bez strachu, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, bez strachu, ale trzymając się mocno boskiej wielkości, kontynuujcie drogę, która prowadzi do życia wiecznego. Błogosławię was jako wódz niebiańskich armii, które pod wodzą, pod opieką naszej Królowej i Matki nie opuszczają was. Niech błogosławieństwa niebios spłyną na całą ludzkość, szczególnie na tych, którzy cierpią z powodu niesprawiedliwości i tych, którzy cierpią z powodu tyranii i wojny. Błogosławię was, chronimy was. Święty Michał, Archanioł, witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Komentarz Luzwe Marii. Bracia, pragnieniem Trójcy Przenajświętszej jest ujawnienie dzisiaj drugiej tajemnicy z pięciu tajemnic przekazanych 5 stycznia 2013 roku, udzielonych mi przez łaskę Boga i naszej Królowej i Matki oraz pod opieką świętego Michała Archanioła, objawiając mi drugą tajemnicę, pokazano mi wzgórze, które góruje nad wszystkimi miejscami na ziemi, a na tym wzgórzu stała nasza błogosławiona Matka, a u jej boku święty Michał Archanioł. Nasza błogosławiona Matka przedstawia mi mężczyznę i mówi do mnie: on jest tym, który przychodzi, aby nękać ludzkość, tym, który pochodzi z miejsca położonego między trzema kontynentami, wychowany i wykształcony w swoim kraju, stał się wpływowy za granicą, ma na imię Alex, ale będzie znany pod innym imieniem. To jest właśnie Antychryst. Bracia, nie błąkajmy się w poszukiwaniu krajów lub osób. Czekajmy ze świętą cierpliwością, abyśmy nie popadli w grzech. Niebo pragnie, abyśmy wiedzieli, że Antychryst istnieje i że jest gotowy do wykonania swojego dzieła. Amen.